14 kwietnia wspominamy błogosławionego Lucjana Botovasoa, męczennika. Lucjan urodził się w 1908 roku w Ohipeno w wiejskiej gminie w południowej części Madagaskaru w prowincji Fianarantsoa. Pochodził z ubogiej rodziny, był najstarszym z dziewięciorga rodzeństwa. Dopiero w wieku 14 lat Lucjan przyjął sakrament chrztu świętego, pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. Stał się bardzo radykalnym katolikiem. Po ukończeniu miejscowej szkoły kontynuował naukę w szkole prowadzonej przez księży jezuitów i w wieku 20 lat powrócił do rodzinnej wioski z dyplomem nauczyciela. Był bardzo utalentowanym pedagogiem. Oprócz języka malgaskiego znał i uczył języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego, łacińskiego, a dzięki kontaktom z kupcami znał też język chiński. Był muzykiem i cenionym piosenkarzem, prowadził chór kościelny. Lucjan angażował się też w życie parafii jako katechista. Był zapalonym sportowcem, a przy tym zawsze pogodny i uśmiechnięty. Wszystko co robił, chciał czynić na większą chwałę Bożą. Takiej zasady nauczył się w szkole jezuickiej. Lucjan miał 22 lata, gdy ożenił się z katoliczką Zuzanną Soazana. W ich małżeństwie urodziło się 8 dzieci, lecz trójka zmarła jeszcze w dzieciństwie. On pragnął świętość osiągnąć w małżeństwie. W 1940 roku poznał świecki trzeci zakon franciszkański i radykalnie stosował w życiu jego regułę. Jeszcze bardziej zaangażował się w katechizację i więcej czasu poświęcał na modlitwę. Z tego powodu nie zawsze był dobrze rozumiany przez żonę i najbliższych. W latach 1946-47 na Madagaskarze coraz bardziej dojrzewało pragnienie niepodległości i uniezależnienia się od Francji. Ponieważ Lucjan przyjaźnił się z misjonarzami francuskimi i propagował ich religię, został uznany za zdrajcę. Miejscowy król, Mpaniaka, zwolennik grup niepodległościowych, groził mu, że jeżeli nie dostosuje się do jego rozkazów, dokona mordu na całej jego rodzinie. Lucjan powierzył wtedy swojemu bratu żonę i dzieci. Miał 39 lat, gdy 17 kwietnia 1947 roku został aresztowany, pobity i bez formalnego wyroku skazany na śmierć przez ścięcie. Przed wykonaniem wyroku modlił się za swoich oprawców. Mój Boże, przebacz moim braciom, niech moja przelana krew przysłuży się zbawieniu mojej ojczyzny. Lucjan Botovasoa został beatyfikowany 15 kwietnia 2018 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Lucjanowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.